Dzień dobry. Nazywam się Jakub Gołyski, jestem chirurgiem. Pracuję w zespole specjalistów w pododdziale chirurgii małoinwazyjnej Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w Lublinie. W naszym ośrodku zajmujemy się kompleksowym leczeniem kamicy dróg żółciowych i to zarówno kamicy pęcherzyka żółciowego, jak też kamicy przewodów żółciowych, współpracując ściśle z pracownią endoskopii przewodu pokarmowego. Kamica objawowa, ale także często kamica bezobjawowa jest wskazaniem do usunięcia pęcherzyka żółciowego, czyli do cholecystektomii, metodą laparoskopową. Kwalifikacji do zabiegu cholecystektomii dokonujemy w poradni chirurgii ogólnej, pracującej codziennie od poniedziałku do piątku w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Operacja cholecystektomii polega na wprowadzeniu do jamy brzusznej przez niewielkie nacięcia kamery i narzędzi chirurgicznych i usunięciu w całości pęcherzyka żółciowego razem ze złogami, czyli z kamieniami. Operację wykonujemy w znieczuleniu ogólnym. Poza kamicą wskazaniami do cholecystektomii są także polipy lub inne zmiany rozrostowe pęcherzyka żółciowego. Operację cholecystektomii wykonujemy najczęściej w trybie jedno- lub dwudniowej hospitalizacji. Operacja laparoskopowa jako złoty standard w chwili obecnej pozwala na szybszy powrót do zdrowia i zmniejsza uraz okołooperacyjny. Okres oczekiwania na cholecystektomię laparoskopową w naszym ośrodku najczęściej nie przekracza 4 tygodni. Pacjentów z rozpoznaną kamicą pęcherzyka żółciowego lub kamicą dróg żółciowych zapraszamy do naszego ośrodka, gwarantując najwyższy standard leczenia.